Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z finansów chciałam Wam poruszyć temat księgowej stopy zwrotu. Jest to takie, powiedzmy, kryterium wyboru projektu, czy to inwestycji, jakkolwiek przedsięwzięcia nazwiemy to, rzadziej może używane, mniej praktyczne, a zaraz powiem dlaczego. Oczywiście, że można stosować jeszcze kryterium okresu zwrotu nakładów, czy też bardziej popularnego i sensownego kryterium NPV, jak najbardziej, ale na tym filmie skupimy się tylko na księgowej stopie zwrotu. I teraz, jeżeli mamy w kolejnych latach podane, jakie mamy przepływy pieniężne, z minusem przepływ, wiadomo, to jest nakład, a przepływ z plusem to już jest przypływ środków pieniężnych, czyli możemy to generalnie nazwać zyskami. Więc mamy, jakie są przepływy pieniężne dla pierwszej inwestycji, jak i dla drugiej. Jeżeli jest podane, jaki jest koszt kapitału dla pierwszego projektu, a jaki jest koszt kapitału dla drugiego projektu, musimy zarekomendować i my się skupimy głównie na kryterium według księgowej stopy zwrotu. Księgowa stopa zwrotu, tu jest ładnie tam definicja wymieniona, generalnie to jest bardzo uproszczona stopa zwrotu, która nie uwzględnia, co jest ważne, upływu wartości pieniądza w czasie. Ona ma wzór bardzo uproszczony, bo to jest po prostu średni przepływ, ten już dodatni, czyli nazwijmy to średni zysk, jaki jest możliwy do osiągnięcia w porównaniu do nakładu, który został poniesiony. Średnie zyski liczymy jako zwykłą średnią arytmetyczną z tych przepływów, które są dodatnie, i dzielimy przez wartość nakładu, jaki był w danym okresie. To samo zrobimy dla przedsięwzięcia B, czyli liczymy średnią z tych przepływów pieniężnych, zwykłą średnią arytmetyczną, czyli suma ich wszystkich podzielona przez ile ich mamy, a i mamy ich 5. I podzielimy to przez wartość tych nakładów pieniężnych, jakie tutaj mamy. A więc, rozpisując ten wzór, wiemy, że do policzenia zarówno w przypadku przedsięwzięcia A, jak i przedsięwzięcia B jest do policzenia księgowa stopa zwrotu, jak i, co jest może największym tutaj trudnością, przeciętna wartość tych dodatnich przepływów pieniężnych, które są możliwe do osiągnięcia. Tyle, że co jest ważne, ich nie dyskontujemy, czyli nie uwzględniamy zmiany wartości pieniądza w czasie, czyli tak bardzo upraszczamy, że wartość pieniądza 600 zł otrzymane przykładowo po pierwszym roku jest tyle samo warte, co 600 zł, jakie o, na przykład tutaj mamy osiągnąć po trzecim roku. Uproszczone bardzo myślenie. A jeśli chodzi o obliczenie, w projekcie A liczymy zwyczajnie, tak jak pokazywałam, sumę tych wszystkich tutaj przepływów, dzielimy ich je przez 5, bo tyle ich mamy, i dzielimy przez nakład, który wynosił 2000. To, co otrzymujemy, tutaj oczywiście wynik nie został przeze mnie wpisany, ale wynosi 23, 0,23. Możemy to zinterpretować, że przyjmując początkowy koszt projektu za miarę kosztu inwestycji, ta księgowa stopa zwrotu tego projektu wynosi 23%. Tak samo dla projektu B. Analogicznie liczymy sumę tych wszystkich tutaj przepływów dodatnich i dzielimy przez ile ich mamy. Czyli liczymy zwykłą średnią przepływów pieniężnych i dzielimy przez wartość nakładu, jaki został poniesiony w okresie przedinwestycyjnym, a więc jeżeli to obliczenie tutaj dokonamy, wychodzi nam wynik i interpretujemy, że przyjmując znowu początkowy koszt projektu za miarę inwestycji, oczywiście ta interpretacja może być mniej skomplikowana albo dokładnie taka, jaką macie na uczelni. Nie ma żadnego problemu. Księgowa stopa zwrotu projektu wynosi 22,08%. A więc, jeśli chodzi o porównanie, który z tych projektów jest bardziej dla nas atrakcyjny, to zawsze jest bardziej atrakcyjny ten projekt, który
generuje wyższą stopę zwrotu. Czy to nazwiemy stopą zwrotu z kapitału własnego, czy obcego, czy całkowitego, generalnie im wyższa rentowność, tym lepiej. A więc porównując projekt A, który generuje 23% rentowności i projekt B, który generuje rentowność na poziomie 22,08%, my wybieramy sobie projekt naturalnie A. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.